Mateusz Kostrzewski po meczu Anwilu Włocławek z Rosą Radom. Mateuszu, to chyba był bardzo ważny mecz dla Anwilu Włocławek i tym bardziej możemy się cieszyć, że drużyna wasza wygrała dzisiaj. Myślę, że tak, to był dla nas bardzo ważny mecz. Udawaliśmy się do niego, chcieliśmy podtrzymać naszą zwycięską pasę, a zarazem spędzić spokojnie święta. Są, myślę, że wygraliśmy mecz i możemy się spokojnie przygotować do kolejnego meczu bardzo ważnego tutaj ze Śląskiem Wrocław. A jak to się robi, że jutro jest już wolne, ale żeby jednak jeszcze się od tego odciąć, skoncentrować, czy to reprymenda trenera, czy samemu się w głowie takie rzeczy ustala? Myślę, że na pewno to jest jakaś reprymenda trenera, na pewno on nas uczula, na pewno jesteśmy, każdy jest profesjonalistą i potrafi się zachować w takiej przerwie i to po prostu popracować nad sobą w ten wolny czas, żeby całkowicie nie wypaść z formy. Mateuszu, podczas ostatniego takiego pomeczowego wywiadu nie szczędziliśmy ci uszczypliwości i pytaliśmy o słabo wykonywane rzuty za trzy. Od tego czasu no, znacząco poprawiłeś. Odczuwasz to i czy teraz ty masz jakąś uszczypliwość w stosunku do nas, dziennikarzy? Troszeczkę tak. To pytanie mnie na pewno bardzo uraziło, dlatego skoncentrowałem się bardziej na tych rzutach i idzie to w dobrym kierunku. Poczytujemy sobie w takim razie to za zasługę. Czego życzyłbyś kibicom Anwilu WC i tak naprawdę kibicom koszykówki w całej Polsce na święta Bożego Narodzenia? Myślę, że chciałbym życzyć takich dwóch najważniejszych rzeczy, to szczęścia i zdrowia. Zdrowie jest bardzo ważne w naszym życiu, a bez szczęścia to też nie będzie zdrowia, więc myślę, że to są takie dwie rzeczy, bez których nie możemy się obiec, więc wszystkiego dobrego i zapraszam na mecz ze Śląskiem Wrocław u nas. Zapraszam i potrzebujemy was. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy, Mateuszu.